pokazuję Państwu dwie odmiany orkiszu. To jest forma prymitywna, która uprawiana w Polsce jest w coraz szerszym zakresie. To są dwie odmiany najlepsze w tej chwili, które są w Polsce. Będą i są uprawiane od dopiero 2 lat, dlatego że tak rejestracja w Polsce pierwszej odmiany nastąpiła krajowej, ale korzystamy również z odmian, które są do wykorzystania z katalogu unijnego. One mają poziom planowania w warunkach konwencjonalnych w granicach 6, 7, a nawet niektóre gospodarstwa uzyskują 8 ton z hektara. Natomiast w przypadku gospodarstw ekologicznych, które do tej pory uzyskiwały 1,5 do 2,5 tony, ewentualnie 3 tony w niektórych, to te odmiany uzyskują jeszcze raz taki plon przy zachowaniu pełnej ekologii. Także te odmiany wnoszą nam bardzo dużo nowości i one są w Polsce przebadane pod każdym względem, także są i są dostępne. Są dostępne, można je kupić nawet na większe areały do uprawy konwencjonalnej. Dlatego, że odmiany te prymitywne, stare, one bardzo są poszukiwane. One poszukiwane są w krajach anglosaskich, szczególnie w strefie francuskiej i niemieckiej. Tam konsumenci się bardzo szybko przestawiają na pieczywo właśnie z tych odmian prymitywnych, dlatego że jest zdrowsze. I my tutaj część produkcji, która jest realizowana w Polsce, materiału siewnego, jest przedmiotem eksportu. Natomiast każdy może kupić u nas materiał kwalifikowany. Podkreślam to, materiał kwalifikowany, który wnosi postęp biologiczny. To jest pełna urzędowa kontrola nad tym materiałem i sprawdzany jest pod każdym względem. Każdy materiał, który jest do uzyskania w Polsce, posiada atest. Wiadomo, jaka jest zdolność kiełkowania, masę 1000 nasion, wiadomo, ile tego wyjdzie. Natomiast bardzo mało do tej pory korzystało z tego postępu, jeżeli chodzi o gospodarstwa ekologiczne, ale widzimy olbrzymie zainteresowanie od 2 lat. Także będziemy wprowadzać też i nowe gatunki prymitywnych odmian, które również rynek ma za zapotrzebowanie. To są stara odmiana typu pszenic płaskórka, samopsza, które wnoszą dla naszej diety bardzo cenne, wartościowe składniki. Chciałbym podkreślić, że orkisz posiada dwie formy, formę ozimą i formę jarą. Dlatego, że często producenci chcą z różnych względów wysiać, nie zdążył jesienią, chce wysiać jarą i forma jara też jest. Myśmy przetestowali, że różnicy w produkcji między pszenicą ozimą, a te pszenice prymitywne nie ma. Stosowaliśmy tą samą technologię, tą samą agrotechnikę, uzyskując bardzo pozytywne wyniki w plonowaniu. Natomiast tutaj przy samej technologii wysiewu trzeba zwrócić uwagę, bo wysiewamy formy oplewione. Tak jest przyjęte w konwencji i wysiewamy. W związku z tym ta norma wysiewu jest troszeczkę wyższa i tutaj trzeba te siewniki prymitywne, one po prostu starszego typu, nie ma problemu. To trzeba zrobić próbę kręconą, tak jak przy normalnym wysiewie pszenicy i dostosować tą normę, którą my wskazujemy. I nic więcej.